No, potem zaczął mnie wyzywać. Ty ten pasuko i coś tam. Dobra, dawaj, Jezu. O, mordę. O, jest filmik, dobra, no tak, oczywiście. Filmik, filmik, filmik. Jakby to filmików nie było. Niech od samego początku filmiki są, dobra. Aha, to szukać gdzieś. No, szukać, szukać, będzie szukać coś. Poszukiwać coś tu. Tam u góry. Dobra, coś tam widziałam, czekaj, co tam. No, napisałeś coś, czekaj. Oki, o tej dziewczynie napisałeś coś? Milena. Nie, poczekaj, korona, dobra. Milena zbyła? Nie, Milena czytałam. Milena, dobra. Milena, Milena mogła być naprawdę ładna dziewczyna. O, super, czytanie będę czytać na pewno. Korona, kostnica w starej kaplicy, chyba ma to sens, czemu nie? Skoro w czasie wojny można wykorzystywać kościół jako szpital, szpitale polowe, mają jedno wielkie pomieszczenie i często są najsolidniejszymi budynkami w mieście. A dodatkowo Bóg Wszechmogący patrzy na ciała. Ciała, wizja w parku. Miałem kolejną pieprzoną wizję. Łudziłem się, że kiedy znowu zmienię pracę, ta pozostałość dawnych dni nie będzie mnie już prześladowała. Ale chyba liczyłem na zbyt wiele. Przynajmniej te głupie wizje się do czegoś przydają. No, przydają. O Jezu, zdjęcie mam patrzeć, aha. Co zdjęcie? I weź to zdjęcie, i co? O co mam patrzeć, no? O co, ciało jakieś? Ciało. Krzyżyk. Co? Co, ciało klikać? Tu coś. O. Co? Tu coś. Nie wiem. No ciało tu leżało, tutaj gdzieś. No. Dobra. Coś tam. Co? Jezu, jeszcze raz to zdjęcie. Co znowu chcesz? Co mam klikać? Ciało. Gówno gdzie klikłam. Widzę tu nic niezwykłego. Podoba mi się ta wizja. Przypomina mnie. Tu nic nie widzę. Widać coś. Gówno znowu z tym obrazkiem. No obrazek, no przecież klikam na ten pierwszy obrazek i co? Co tu mam klikać? O Jezus! O, ja pierdzielę! Tu? Tam? Pod drzewem coś. Nie. Jest. Nie pod drzewem. No to co gdzie? Tam. No Jezus. Odjechany fotanny. O, jest. Jest tu napisane, ta dziwka nie zasługiwała na me oddanie, więc...
Oświadczyłem się aniołowi. O, przeczytałeś? Przeczytałeś? Oświadczyłem się aniołowi. To jest to? Nie. No jest to aniołowi. To anioł jest tu na górę, do gówno. Chciałem się do anioła iść. Może nie? Dobra, już nie chcę nic pokazać anioł. O, jest coś. A, świetrzyłem się aniołowi. Ha, ale śmieszne. Znaczy położyć obrączkę, tak, aniołowi. Pierścionek zaręczynowy, ohohoho, ale śmieszne. Dobra. I co jeszcze? Ptaku, oddawaj to. Dawaj to. No już. Obrączka. No jeszcze nam ukradła obrączkę. No co za wredne ptaszysko. Wredny król nam ukradł obrączkę. Ptaszysko. Dobra, wiem, poleciałeś do tego swojego woźnicy. Jeszcze do woźnicy. No biegnij gaz, dawaj, pendolino, biegniemy. Gaz, gaz, gaz. Gazuj, gazuj. Gaz, 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 gazuj. Dobra, ino raz. Ale biegnie. Szybko, szybko. Jej, dobiegliśmy ten budynku zasranego. O. Jest, cholerny woźnica. Woźnica cholerny. Tak. Woźnica cholerna. Jak cholera woźnica. Dobra. Już dobiegłaś tam? Ależ biegnął, kurde, całą trasę. Dobra, dobra. Nic tam do czytania nie mamy. Tak, wiem, że daj. Rozdział drugi, dobra. Korona. Widzę w parku, dobra, okej. Okay. Czy ja nadal się te dźwięki, dlatego nie słyszę, tak? Coś tam. Dobra. Tam będzie lepiej. Dobra, zapisać lepiej to. A to czego nie ma, żeby coś jeszcze? Nie. No można iść, dobra. Chodź tam. Skopa! Jej! Karate! Na kopie. Jak ten koleś tam w los? A, schody tu ma. Schoda tu nas, nie? Ojej, czyżby mój przyjaciel skradł panu ten przedmiot? Owszem. Jest mi naprawdę straszliwie przykro. Widzi pan, nauczyłem go przynosić mi wszelkie błyskotki i musi pan przyznać, że świetnie wywiązuje się z tego zadania. Nieprawdaż? Zdecydowanie tak. W takim uprzemysłowionym świecie bycie woźnicą to już nie to, co kiedyś. Kim pan jest? Za dawnych, dobrych czasów, jak już wcześniej mówiłem, woziłem przypadkowych turystów albo ulicznicy, które chciały przedostać się przez miasto za niedużą opłatą. W tych niezbyt dobrych czasach mój przyjaciel, z którym już zdążyłeś się zaznajomić, pomaga mi wiązać koniec z końcem. Gdy zaś nadchodzą złe czasy, staje się parszywym włóczęgą. Więc zna pan niektóre z miejscowych prostytutek? Tak, znam. Woziłem je tu i tam. Albo one mnie zatrudniają, albo ich klienci. Może dlatego, że płacą mniej niż za taksówkę. A może dlatego, że przyciąga ich mój wiejski urok. Zna pan którąś z nich bliżej? Jedną. Zdarzało nam się wymieniać uprzejmości. Lecz przez większość czasu po prostu jechałem. Była strasznie młoda. Jak na to, czego żądało od niej te bydlaki. Na imię miała Wladana. Miała raptem 16 lat. Miała? Tak, nie widziałem jej od dawna. Obawiam się najgorszego. Mówi pan, że nazywała się Wladana. Jest pan pewny, że nie Aneszka? Całkowicie pewny. Wladana przypominała mi pewne dziewczę, które znałem za młodym. Z całą pewnością słyszał już pan o morderstwach. Owszem, słyszałem.
każdy, kto mieszka w okolicy, musiał słyszeć. To właśnie dlatego obawiam się o los Wladany. Mogę panu zadać kilka pytań? Jasne. Kim pan jest? I dlaczego tak bardzo interesują pana miejscowe problemy? Pan wybaczy, zapomniałem się przedstawić. Nazywam się Gus McPherson. Jestem prywatnym detektywem wynajętym przez prostytutki, żeby schwytać mordercę. Z dosyć oczywistych przyczyn dziewczyny są zaniepokojone całą sytuacją i niespecjalnie wierzą w działania policji. Godne podziwu, panie McPherson. Zaiste, godne podziwu. Muszę przyznać, że straciłem już resztki wiary w ludzi. Tyle już widziałem w trakcie swego opłakanego żywota. Pan, panie McPherson, przywrócił mi tę wiarę. Niech pan mi powie, czy to prawda. Fale wyrzuciły kolejną na brzeg rzeki. Nie wyrzuciło jej na brzeg. Ona... Nieważne, zresztą... Niestety, tak, jest kolejna. Widział ją pan? Owszem, nie bój się, przyjacielu. To nie była Wladana. Mówili na nią Frantiska. Dziękuję panu, panie McPherson. Uspokoił mnie pan. Mówił pan, że to nie fale wyrzuciły ciało na brzeg. Nie, to nie fale. Ktoś ją tam, proszę wybaczyć to sformułowanie, wywalił jak śmieć. Jak to możliwe? Jest tylko jeden sposób, żeby przejść przez miasto niezauważonym, panie McPherson. Kanały. Dokładnie. Korzysta z nich, żeby przemieszczać się tam i z powrotem i unikać jakichkolwiek świadków. Natknąłem się w tym mieście na kilka przejść podziemnych, ale nigdy nie znalazłem żadnego w tych okolicach. Może pan powinien się rozejrzeć. Bez wątpienia pomogłoby to panu w śledztwie. Rozmawiał pan z policją na temat swojej teorii? Tak, rozmawiałem. Ale kto będzie słuchał bezdomnego włóczęgi, a szczególnie takiego, który intelektem przewyższa inspektora? Ten inspektor Skalnicz to prawdziwy unikat. Unikat, tak? To po łacinie tupek. Skąd pan pochodzi, jeśli mogę wiedzieć? Czasami myślę, że z całej Europy. Zazwyczaj nigdzie nie